kiedy nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A w Kole Fortuny również o doskonałą zabawę dla całej rodziny, bo z nimi nie można się nudzić. Isaac Szan i Norbi. A z nimi nie da się nie tańczyć. Airband! No dobrze, mój drogi, proszę dokończę zdanie. Tak? Serduszko puka w rytmie? Cza-cza. Dobrze. A do czego trzeba dwojga? No jasne, co do tanga. No nieźle ci idzie, nieźle, nieźle, brawo. A co już czas zacząć? No, no jak to co? Poloneza! Ale przede wszystkim Koło Fortuny. Czeka przecież aż 100 tysięcy złotych. To tyle można wygrać, jeśli szczęście dopisze. Szansa jest jak 3 do 1. Jest ich troje, ale jedno trafi do finału i zagra główną nagrodę. Poznajmy ich. Taksówkarz z Kamionki Janusz Janeczek. Gospodyni domowa z Karwowa Joanna Biedrzycka. Handlowiec systemów komputerowych z Michowa Dariusz Sztorc. Wszyscy gotowi na wygraną, jak widać i słychać. Za chwilę się przekonamy, kto ma najlepsze wybicie z prądu. Kto pierwszy, ten lepszy, czyli nasza ulubiona runda startowa. Zaczynamy. Witamy. Ważne, że jesteście w formie, uśmiechnięci i gotowi do zabawy. Do i nie zestresowani. No przecież to zabawa, kochani. O to chodzi, moi drodzy. W tej rundzie na począteczek, tak delikatnie wchodzimy w naszą grę. 500 zł i zestaw gier planszowych, o takie nagrody walczycie. Kto pierwszy, ten lepszy, czyli naciskacie przycisk w momencie, kiedy rozpoznacie hasło na naszej tablicy. Kategoria hasła w tej rundzie to edukacja. Gotowi? Pewnie. Dobra. 3, 2, 1. Janusz. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi. Brawo! Brawo! Spokojem, Janusz przeczytał hasło. Pochodzę z Łodzi. No. Dobra, dziękujemy bardzo. 500 zł i zestaw gier planszowych. Janusz wygrywa. Z nim porozmawiamy w rundzie pierwszej. No i co? Lecimy. Tak, przechodzimy do rundy pierwszej. Już. Januszu, opowiadaj nam, zanim zakręcisz kołem, opowiadaj nam, co w twoim życiu słychać? No słuchaj, w Łodzi się urodził i tam mieszkał do drugiego roku życia? Nie, do drugiego roku życia. To co tam pamiętaj? I pojechał do Warszawy po to? Przywieźli. Przywieźli. No. I po to, żeby na Łazienkowskiej po prostu spędzić resztę życia. Znaczy 20 lat byłem w CWKS Legia. Mhm. Na początku jako sportowiec, potem już w transporcie. Tatuś był 35 lat, tata był trenerem, tradycja, był piłkarzem. Tradycja. Ja byłem piłkarzem. No wtedy były inne pieniądze, no, więc jasne, inne nie walczyło się tak o tą grę jak teraz. No i co? I poznałem potem moją cudowną, wspaniałą żonę. Która dzień dobry! Was, no, dzień dobry! Piękna żona. Ile lat jesteście razem, bo to trzeba 48. powiedzieć? 48. I jeszcze drugie tyle przed wami na pewno. No to brawo! Brawo! Brawo. Kategoria hasła w rundzie pierwszej to powiedzenie. Januszu, tyle praw dostałeś, ale nie zaszkodzi, żeby jeszcze nasza publiczność tutaj zaszalała. Joasi, Dariuszowi, wsparcie, tobie również, no i nam też, też się przyda. Januszu, jedziemy? Tak, oczywiście, jedziemy. Odpalamy instrumenty, tutaj oczywiście mowa o airbandzie, ale również i o naszym kole. Bo jest to swoistego rodzaju instrument, słuchajcie, perkusyjny, który wydaje taki dźwięk typu ty, 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 no taki wiesz, całkiem niezły. 300 zł. D jak Danuta. D jak Danuta. Brawo. Jest. Nie wiem.
kręcili. Tak, powiedzenie, Asiu, to jest kategoria hasła. No i na razie jedna spółgłoska odsłonięta i przecinek w bonusie. My to gadu gadu, to 500 zł. No, to M jak Magda. M jak Magda. Nie ma. Jasiu, proszę bardzo. Jasia zakręciła i wykręciła... No właśnie, co wykręciła? 250 czy niespodziankę? 200. Czy nagrodę, przepraszam. 250. No też nagroda, prawda? K. K. Nie ma. No to Darku. Próbujemy, tak? Pewnie, oczywiście. Darku, na razie musisz oczywiście trafić jakąś kwotę. No jest, 350. Ta, to może C jak cylna. No i odczarował, brawo. 350 Darek, 300 Janusz, proszę. Jasia na razie jeszcze nie trafiła z półgłoski, no ale to się wszystko, mam nadzieję, kochani, pięknie tutaj nam rozkręci i rozwinie. 400. To jak 4, może P jak Piotr? P jak Piotr. Brawo, zobacz, super, razy 2. 1150. Kręcimy. Oczywiście. Kategoria hasła, pamiętacie? Powiedzenie. Tak, powiedzenie. 400. No to może L będzie jak Lucyna. Jest. I to razy 3. Świetnie. Bardzo dobry strzał. Bardzo dobre wytypowanie. 2350. Kupuję literkę tak? O. O. Brawo. Jeszcze kupię literkę A. Nie ma. Kurczę. Nie ma. Nie ma. No. Janusz, prosimy. Janusz, 300. G, jak Grażyna. Jest, jest, razy 2. 900 zł. Nie, nie, nie. Albo 1500, albo w ogóle 250. Zobacz. 1500. To poproszę EU. EU. Łucja. Brawo. Januszu, masz 2400 zł. No by tak dalej. Może B, jak baba. Brawo. 2800. Niespodzianka. Zegarek. Masz zegarek? No to nie, będzie drugi. Na drugą rękę. R, jak to... Robert. Jak Robert? No nie no, ma. Robert, no widzę cię. No. I nie ma Roberta. No nie ma, no. Jasiu, proszę. Janno, troszeczkę za lekko. Utrata kolejki, szkoda. Darku, szansa, ogromna szansa na zakończenie tej pierwszej rundy dla ciebie. Nie. Bankrut? Nie, 1500. Co ty, Dariusz? A może 250, zobacz. 1500. 1500? Tak, masz rację. 1500. Ci. Ci. Brawo. Brawo. Nie ma już spółgłosek, Darku. Poproszę literkę E. Brawo. Mam nadzieję, że coś się wydarzy za chwilę. Pozytywnego i dla ciebie szczęśliwego. Poproszę literkę... Tak? U zwykłe. Brawo. Pleć pleciugo, byle długo. Brawo! Na mnie trzeba było spojrzeć i wszystko byłoby jasne. Ludzie, kochani, dobra, ale jest pięknie. Przepraszam bardzo. Jest pięknie, Darek. Ile? Jeżeli mówić? No mów. Proszę bardzo. 3050 zł, mój przyjaciel. Super. Brawo! No. Czyli może i warto było czekać i pleść. No dobra, plecimy dalej? Pewnie. Moi drodzy, runda druga już za chwilę, zapraszam! Mam nadzieję, że podacie mi spółgłoski i samogłoski. Mam nadzieję, że zapłacimy wam ogromne pieniądze za spółgłoski i nic wam nie damy, tylko uśmiech za samogłoski. 3 sekundy macie na odpowiedź. I właściwie ta runda druga, mam nadzieję, że bardzo szybko, sprawnie, pięknie tutaj nam przebiegnie. Kategoria hasła to...
film. Ale dobra, trzymajcie za mnie kciuki, bardzo proszę o doping. Może coś trafię, no nigdy nie wiadomo, prawda? Zawsze jest, taka... Zawsze jest jakaś szansa na to, nie? 1500. Na prawo newsroom, na lewo studia. Daję wam absolutnie wolną rękę. Kulisy pracy w rozgłośni radiowej. To jest absolutna petarda. To moje życie, największa moja miłość. To mój drugi świat. Nowy komediowy serial. Radio Kamera Akcja. W poniedziałek o 20 w jedynce. Za mocno, za mocno! Aj. I znowu te trzy ząbki. A mówiłem kiedyś, że pójdę do dentysty. No i poszedłem, ale muszę pójść jeszcze raz. Zaczyna Darek. Poproszę literkę N. Janusz. D. Jak dam? Joś. B. Darek. M. Janusz. G. Joś. C. Darek. Kategoria film jest, tak? Z. Janusz. F. Joś. S. Darek. W. Janusz. P. Janna. K. Zap. Dariusz. A. Janusz. H. Zapach kobiety. Brawo. Szkoda, że tylko 500, ale to też pieniądze. Brawo, brawo. Dobre, gramy dalej. Gramy tak dalej, jest. Kochani. Czas na rundę trzecią. Joasia, nasza kochana, za chwileczkę zakręci tutaj, chłopaki, jak ona zakręci w tej trzeciej rundzie, to iskry pójdą. Jasiu, nie żal ci było wyjechać z Gdyni, no właśnie, dokąd? Do miejscowości Karwowo, to jest no właśnie. Niedaleko Łomży. No i teraz co robisz? Jesteś na emeryturze? Tak, teraz jestem na emeryturze, teraz zajmuję się tam w domu, latem koło domu, no jasne, jest co robić. Jasiu, czy zbierasz na jakiś cel pieniądze, czy po prostu jak wygrasz, tak po prostu, to wyjdzie w praniu? Jesteście gotowi, Jasiu? Ty tak. Przede wszystkim? Dobra, fizyka. Kategoria hasła to fizyka. Ja akurat z fizy miałem same truje, więc nie wiem, czy się nadaje, ale próbujemy. Jasiu, wielkie brawa dla ciebie, dla Darka, dla Janusza w tej chwili. I myślę, że czas zacząć. Joanna zakręciła, no i co? W kierunku 500, jak najbardziej idziesz, ale zatrzymasz się na, jak ja wiem, no na którym polu, żółtym czy niebieskim już widzimy. Żółte pole, 350. Tak, tak. K, poproszę. K. Nie ma, niestety nie ma, no to może Darek. No ważne jest oczywiście, żeby... Co, myślisz, że boję bankrut? Boję się, że Darku, no bo... No to no nic, tak. Pierwszy musi być. Ale poczekaj, przepraszam, idę na twoim koncie w tej chwili. Zero, także nie masz się czym martwić. Po prostu można powiedzieć, że... Zrobiłeś taki trening króciutki w rundzie trzeciej. Janusz, rozumiem, że tak, trafić poza bankrutem oczywiście i stopem na naszym kole to jedno, ale też wytypować tę spółgłoskę, prawda? To jest, no nie wiem, czy nieważniejsze właściwie. Właśnie. Janusz, 300 zł. Zaczynam od danu D. D. No, Janusz trafił, brawo. I kręci jeszcze raz. Masz 300, no to teraz będzie. Aha, proszę, widzisz, troszeczkę za lekko. Stop, strata kolejki, Jasiu. Za długo nie czekałaś. No i znowu, zobacz, w kierunku tej 500 to wszystko zmierza, ale na niespodzianka się zatrzymamy. Niespodzianka to zestaw porcelany do kawy. Z, poproszę. Nie ma, nie ma. Lecimy dalej, Darku. Kategoria hasła fizyka? Będzie 500. Będzie 300 albo nagroda.
Co wybierasz? Niech masz, będzie 300. No nie mam wyboru. Nie mam wyboru. 300 zł, tak jest. Poproszę literkę N. N. N jest, N jest, brawo. Janusz ma 300, Darek też ma 300 w tej chwili. Ja bym chciał w tą 500. Ja wiem. No. Ja zaryzykuję. Za mocno, czy nie? No. I powiedziałeś. Udało się. Dobra, ale na 100% odkrywam. Tak, ale najpierw Sługowska, poczekaj. Dobrze, to niech będzie literka C. No kurczę. No nie. No dobra, gramy. Coś niesamowitego. No ale gramy, walczymy. Jeszcze jest kilka liter. W alfabecie może nawet kilkanaście. 250 zł. Janusz. Eu Jakucja. Jest, nareszcie i to razy dwa. Mam nadzieję, że to już właśnie teraz się nam wszystko rozkręci. 800 zł. I pójdzie. W dobrą stronę. Janusz chyba też trafi na pewno nawet. Na 500 ze znakiem zapytania. No ale właśnie, ale. Nie odkrywam. Dobrze, proszę o Spółgłoskę. W jak Wanda. Jest. 500 zł. Janusz, masz 1300. Niespodzianka. Zestaw porcelany do kawy. No nie chcę się odczepić. Czuję, że go za chwilę... To G jak Grażyna. Czuję, że za chwilę... No właśnie, chciałem dokończyć. Podaruję ci go. Proszę. Proszę bardzo. Co dalej? Kręcisz. $500. Ha, jak Kalina. Nie ma. Joanno, ja tak po cichu sobie myślę, że ty już coś wiesz na temat tego. Nie za bardzo. Nie, ale nie do końca. Joanno, 400. P, poproszę. Brawo, mamy to. Masz 400, no to teraz może będzie 500. Poproszę R. Brawo, nawet więcej, razy dwa, świetnie. 1400 zł. Poproszę może E. Kupujemy E. Brawo. Stój, nie. Ja liczyłem, Jasiu, że ty po prostu zakończysz tę rundę. No tak. Trzeba było odgadywać. No dobra, gramy dalej, szkoda. Wiesz, bardzo mi przykro. No już wiem. No bo to tak z fizyką. Mhm. No bo to jest fizyka. Darku, 300. No to ja poproszę literkę J. Brawo. Nie ma już Sługowskiego. I odgaduję hasło, reguła prawej dłoni. Brawo. Darku, 600 zł wygrałeś, brawo. Wielkie brawa dla ciebie. I Zunię zapraszam tutaj do nas, żeby nas wspomogła, wsparła. Runda czwarta, czyli kto pierwszy, ten lepszy ponownie, ale w tym momencie walczycie o 1000 zł, a nie o 500, tak jak w rundzie startowej. Joasiu, przygotuj rękę. Tak, przygotuj. Tak. Trzymamy kciuki mocno. Kategoria hasła w tej rundzie to cytat. Oj. Długi. No ale może. No właśnie. To co, może ich nie rozpraszajmy. W cichutko. Razie. 3, 2, 1. Darek. Tak, mój Gerwazeńku przekuł wojnę.
Gdy w podzielonym świecie nie ma miejsca na dzielenie się i inne przepisy na życie, posiłki walczą o to, abyśmy byli bliżej siebie. Dlatego znajdźmy czas, by spędzić go przy stole z tymi, których kochamy i tymi, których lubimy, których darzymy szacunkiem. Usiądźmy razem z tymi, których dobrze znamy lub dopiero poznajemy, a także z tymi, z którymi wciąż się kłócimy. Bo nic tak nie łączy jak wspólne jedzenie. I choć to może wydawać się trudne, jesteśmy okens od zmiany świata na lepszy. Skuteczny lek to taki, który trafia w źródło bólu i sprawia, że szybko możesz wrócić do formy. Dexac trafia w ostry ból. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Woźny protazy. Joasia i Janusz, wy teraz gracie. Uwaga. Janusz. Tak, tak, mój gerbazeńku, że gwoźny protazy. Tak jest. Brawo. Darek, tam drobna pomyłka, widocznie zobaczyłem się. Tak. Dokładnie. Januszowi się udało, 1000 zł ty wygrywasz, gratulujemy. Dlatego, że ja nie wymawiam, to dlatego. Zapraszamy was gorąco i wszystkich widzów. Do runda rundy. Piąta. Tak jest, runda piąta. Wybieraj temat pierwszy. Pierwszy temat. Darek, młody człowiek, i to mi imponuje, a muzykę lubi lat 70., 80. i... No, 90. Znaczy, to nie jest też tak do końca, bo współczesnej muzyki też słucham, tak? Jasne. Ale to są te klimaty, które tak najczęściej męczę. Tak, ale dlaczego? Bo melodie, bo teksty, bo po prostu ta muza była jakaś... Troszeczkę... Rodzice na przykład słuchali może... Też. Na pewno troszeczkę wyniosłem z domu, ale wydaje mi się, że ta muzyka troszeczkę kiedyś była inna. Była przede wszystkim komponowana, a teraz jest wszystko na komputerze w większości. To prawda. A na jaki cel zbierasz pieniądze? Szczerze mówiąc, ja jestem osobą, która działa spontanicznie, raczej nie planuje, więc nie planowałem nic, jaka dzisiaj będzie wygrana, więc... Zobaczymy, no pewnie na jakoś spożytkuję, na jakąś fajną zabawę. Już coś jest. Już coś tak, masz. Już jest, tak i to całkiem fajnie. Kochani, kategoria hasła w tej rundzie to historia. Mhm. Proszę bardzo, no i co to będzie za historia? Za chwilę się okaże. Darku, ja zaczynam. Tak? Zaczynasz, publiczność oczywiście jak zawsze jeszcze kolejny raz nas dopinguje i wspiera. I patrzymy, co się dzieje w tej chwili na kole. No i dzieje się tak, że Darek wykręcił 550 zł. To ja poproszę literkę N, jak Natalia. Brawo. Razy dwa. Zobacz, jedna na początku, prawie że druga, prawie na końcu pierwszego naszego wersu. 1100 złotych. I kręcisz. Po raz drugi. Ciekawe, co zrobisz, ale nie wiem, czy nie przyszedł. No. Dobrze, to zostawimy i poproszę literkę K. K. Nie dowiedzielibyśmy się i tak. Proszę. Janusz. Na razie Darek 1100, Janusz. Jasia 0. Ale Janusz kręci, no i wykręcił 550 zł. D. Jak Danuta, jak zwykle. Nie ma. Joanno, zapraszamy. Ja poproszę Z. Brawo. Od razu razy 3. 1200 zł. Świetnie, bardzo się cieszę. Janno, niespodzianka. Zestaw sztućców. Poproszę C. Brawo, jest C. Jasiu, zobacz, w trzeciej rundzie... Nie trafiałaś w półgłosek na początku w ogóle, a teraz zobacz, za każdym razem jest trafienie. To jeszcze trzeba. Ja wiem, dokończyć dzieła, ale no próbuj. My jesteśmy cały czas tutaj z tobą, trzymamy kciuki. Na razie ten pierwszy człon naszego hasła, no prawie odsłonięty. 500 zł. Poproszę M. Jak Monika, tak? Jak Monika. Brawo. 1700 zł. Kategoria hasła, przypomnę, historia. Dwa tysiące będzie, czy nie? Będzie. Oczywiście, będzie. Że tak, brawo. Poproszę S. S. Brawo. 3700. Może poproszę
tak? A. Aj, aj, aj. Szkoda, szkoda. No to gramy dalej. Dariusz. Bankrut. Niestety, niestety. Trudno. Tak bywa też. Trudno. Gramy dalej. No są dwa bankruty, Darku, no, w tej rundzie. No zresztą trzecie już się pojawiają. Ale, kochani, no gramy cały czas dalej. No jeszcze nie koniec przecież tej rundy. Jeszcze parę liter zostało. W jak Waldemar. Waldemar. Proszę bardzo, jest. 300 zł, Janusz, na twoje konto wpadło. Po raz pierwszy w tej piątej rundzie. To są pierwsze pieniądze dla ciebie. Walczymy. Walczymy, kochani, gramy dalej. Koło się kręci. 800 zł. L jak Lucyna. L. Nie ma. Joanno, szansa myślę, że bardzo duża przed tobą. No bo i kwota wysoka. Na twoim koncie 3,5 tysiąca. 500. Jaka decyzja? Zostaje. Dobrze. J. Brawo. Równe 4. Tysiące złotych. To ja poproszę teraz E. E. Brawo. Brawo. 3800. To ja poproszę jeszcze I. Brawo. Jeszcze nie. Janno, 800, nie, 500. 500 złotych. P. Brawo. Zniszczenie. Nie ma już współgłosu. Zniszczenie Pompejów. Brawo! A, udało się. Jasiu, no wielkie należało brawa, się. Naprawdę. Słuchaj, szczerze? Spadł mi kamień z serca. No coś wspaniałego. No. No świetnie. Dobra, Jasia, zestaw sztućców. Tak. I 4600 zł w gotówce. Gratulacje. Bardzo dobrze. Dzięki. No to sobie podziękuj. Dziękuję. Proszę. Kochani, za chwileczkę podsumowania, tuż po nim finał. Zapraszamy. Cieszę się potrójnie. Po pierwsze, że jesteście tutaj z nami. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście. Januszu, jeszcze raz dzięki dla ciebie. Wygrałeś zestaw gier planszowych i 2000 zł. Brawo! Wielkie brawa. Dziękujemy. Darku, nagrody jakieś były? Nie, chyba nie było. Nagrody pieniężne tak zwane. Tak. 3650 zł. Świetnie. O kurczę, weź. A Joanna zaszalała nam w ostatniej rundzie, ale dobrze. No panowie, no przyznacie, że dobrze? No była jedynaczka. No, no jasne, Jasiu. Rzeczywiście zaszalała. Dżentelmeni pełną gębą. Zestaw sztućców. Tak. I 4600 zł. No i finał, brawo. Dziękuję. Świetnie, dzięki. Gramy w finale. Mam nadzieję, że o 100 tysięcy złotych. Do zobaczenia za 3 sekundy. Jasiu, tak? Co mi powiesz? Nie wiem, co mam powiedzieć. Jest dobrze. No jest dobrze. Brawo. Jasiu, ty kręcisz, ja odkładam, ty zgadujesz, bierzesz pieniądze, wychodzimy i balujemy. Kręcę, kręcisz, tak? Oczywiście. Śmiało. Jasia zakręciła. Już tego nie cofniemy, wiesz o tym? Tak. Kopertę odkładam tu i podaję ci kategorię hasła. Kuchnia. Stałe nasze litery to R, S, T, L, N oraz E. Są. Mhm. Jasiu, ty podajesz nam 3 spółgłoski, 1 samogłoskę. W, K, Z, A. Również się pojawiły. No jest tego trochę, spokojnie. Teraz skup się. Kategoria hasła to kuchnia, 10 sekund, czas, start. Potraw, alewanie. Glazurowanie potraw. Co to jest? A, flambirowanie. Flambirowanie. Czyli co, coś z ogniem, coś z ogniem, nie? Tak. Płonące potrawy. Tak. Skraplamy alkoholem, podpalamy. No dobra, no. Ale też bym powiedziała glazurowanie. Też bym powiedziała glazurowanie. W waszym teamie.
No dobra. Dobra, było, minęło. O nie! No było. Mów i zaproszę cię. Muszę. Musi. Tak. 25 tysięcy złotych. Jasiu? Ale przypomnę ci, że w piątej rundzie wygrałaś 4600 zł. Dziękuję. I zestaw sztućców. Żółte do plombierowania. Dziękuję. Ja się muszę przytulić. Trzymaj się kciuki, udało się. Dziękuję bardzo. Oczywiście kochanie i waszą całą rodzinę, wasze kciuki zapraszamy na nagrodzie. No widzisz, glazurowanie, plombierowanie. Powiedział o glazurowanie. Ilość to sala, tak? Tak. Chyba tak. Gyle, azy, ury. Nie. Nie? Ale niemniej jednak końcówka i potraw poszło.